Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam dzisiaj na film o książkach, które przeczytałam w ostatnich tygodniach. Są to książki zupełnie nieułożone tematycznie, po prostu pozbierałam kilka takich, które niedawno przeczytałam i które wiedziałam, gdzie znaleźć u siebie w domu i mam zamiar Wam dzisiaj o nich opowiedzieć, zachęcić Was do lektury, bądź też ostrzec, że coś tam może nie do końca Wam się podobać. Zapraszam, zaczynamy. Pierwsza książka to książka dość specyficzna. Na pewno nie spodoba się każdemu. Zwłaszcza nie spodoba się osobom o słabym żołądku. Co za ohyda. To jest książka popularno-naukowa autorstwa Eriki Engelhaupt, która jest autorką oraz redaktorką National Geographic. I z zawodu ta kobieta także jest biolożką. Ona interesuje się różnymi rzeczami, które są paskudne, ohydne, obrzydliwe, śluzowate i generalnie większość ludzi ich nie lubi i się nimi brzydzi. Natomiast właśnie tę autorkę takie rzeczy przyciągają. Ja też lubię czytać o takich rzeczach. Niekoniecznie lubiłabym na nie patrzeć i je dotykać i badać, natomiast ja mam bardzo słabą wyobraźnię, o czym już Wam nieraz mówiłam, więc czytanie nie jest dla mnie aż tak obrzydliwe. I o czym ta Erika Engelhaupt nam tutaj opowiada? Opowiada nam między innymi o wydzielinach naszego ciała. Także o tym, dlaczego tak bardzo lubimy tematy makabryczne. O robalach wszelkiego rodzaju i tych, które są kuszone przez rozkładające się ciało, czy to ludzkie, czy zwierzęce, ale także takich, które gdzieś tam z nami, czy koło nas mieszkają. Opowiada nam o niebezpieczeństwie związanym z głupimi zakładami. Na przykład przytacza tutaj jedną historię mężczyzny, młodego mężczyzny, który założył się ze swoimi przyjaciółmi o to, że połknie żywego ślimaka. I niestety ten zakład skończył się dla niego tragicznie. On po całkiem niedługim okresie zmarł, ponieważ te ślimaki zalęgły się w jego mózgu. Czy może nie ślimaki, tylko jakieś bakterie czy wirusy przenoszone przez te zwierzęta. Jest to książka o różnych bardzo ciekawych rzeczach, także o kosmosie, jeżeli kogoś to interesuje. Mnie się podobała. Rozdziały są dość krótkie, ale zawierają sporo przykładów z życia. To nie są historie wymyślone, są historie, które wydarzyły się naprawdę. Także bardzo polecam tę książkę. Kolejna książka to jedna z nominowanych do nagrody Nike w tym roku. Ona Nike nie wygrała, ale ja ją przeczytałam jakoś właśnie tuż przed wręczeniem tych nagród. To jest Rozpływaj się Anny Cieplak. To książka o czwórce przyjaciół. Mamy w tej książce dwóch braci oraz dwie dziewczyny. Wszyscy oni mieszkali w familoku w Rudzie Śląskiej. Znali się tak naprawdę od wczesnego dzieciństwa, razem ze sobą się bawili, razem imprezowali, tworzyli także pary, ale nie wszystkie przetrwały do dorosłości. I to jest historia o tych młodych ludziach, którzy stali się osobami dorosłymi, założyli własne rodziny i walczą z przeciwnościami losu, walczą z życiem, tak jak każdy z nas, kto ma kredyty, kto ma pracę, która nie przynosi nam satysfakcji ani odpowiednich pieniędzy itd., itd. Ta książka także porusza temat eurosierot, ponieważ jedna z tych dziewcząt właśnie straciła w taki sposób matkę. Ta matka wyjechała za granicę zarabiać pieniądze i tak naprawdę przestała interesować się swoją córką, którą z kolei wychowywała babcia chłopców, z którymi się ta dziewczyna przyjaźniła. Książka całkiem ciekawa, ale tak naprawdę nie do końca umiem Wam powiedzieć, o czym i jakie przesłanie ta książka miała nieść. Generalnie czyta się to całkiem spoko, dobrze wchodzi, natomiast zostawia na końcu takie trochę poczucie pustki, niespełnienia. Gdzieś tam się trochę chyba z nią rozminęłam. Może po prostu nie jestem tym pokoleniem, a może też nie do końca zrozumiałam
to, co autorka chciała nam przekazać. Jeżeli czytaliście tę książkę, to powiedzcie mi, jakie były Wasze wrażenia. Marcel Woźniak, o którym wspominałam niedawno w Otwierankach, napisał książkę pod tytułem Egzekutor. Jest to powieść oparta na faktach i opowiada o życiu nazisty Feliksa Landaua. To jest ten nazista, który mieszkał w Drohobyczu i w którego willi Bruno Schulz malował obrazy na ścianach. Więc postać, która zapisała się na kartach historii, aczkolwiek nie w sposób chlubny. Nazywany jest tutaj na okładce aniołem śmierci. I rzeczywiście to człowiek bardzo okrutny, bardzo agresywny, człowiek pozbawiony tak naprawdę sumienia. Taki, który traktuje innych ludzi jak przedmioty, których łatwo i bez żadnych skrupułów się pozbywa. Powiem Wam, że podobała mi się ta formuła powieści opartej na faktach. Dobrze się to czytało, aczkolwiek z początku troszkę irytowały mnie takie rwane rozdziały, takie pojedyncze sceny, które gdzieś tam mi się nie układały w pewną całość, ale po jakimś tam czasie już załapałam, o co chodzi w tej książce i jak to należy czytać, jak to należy sobie składać gdzieś tam w głowie, i wtedy już rzeczywiście nie mogłam się oderwać od tych historii, bo to nie jest tylko historia Brunona Schulza. To także historie innych osób, które miały tego pecha w życiu, że zetknęły się z Feliksem Landauem oraz jego drugą żoną. Życie mimo wszystko, rozmowy o samobójstwie. Jest to książka rozmowa między Szymonem Falacińskim, który zadaje pytania, i Haszką Witkowską, która na te pytanie odpowiada. I Haszka Witkowska to jest osoba, która zawodowo zajmuje się suicydologią. Ona także wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, jest aktywistką społeczną. Ona koordynuje pierwszą w Polsce platformę edukacyjną pomocową dla osób w kryzysie samobójczym, która nazywa się Życie warte jest rozmowy. I ta książka właśnie opowiada o różnych przypadkach znanych Haszce Witkowskiej, ale także o tym, w jaki sposób my jako społeczeństwo powinniśmy się odnosić do osób w kryzysie samobójczym. Ona tutaj mówi bardzo wiele bardzo ważnych i ciekawych rzeczy, ponieważ my jako ludzie mamy taką tendencję, że kiedy słyszymy, że ktoś się zabił, na przykład ze względu na zawód miłosny, to sobie myślimy, ale głupi człowiek, zawód miłosny. Natomiast Haszka Witkowska opowiada nam o tym, że ten ostatni punkt stał się kroplą, która przelała czarę goryczy. To nigdy nie jest tak, że osoba się zabija tylko z jednego powodu. Ta osoba nosi w sobie i ten pomysł, ale także wiele innych wydarzeń, które mają wpływ na jej sposób myślenia i na podejmowane decyzje. Zresztą autorka tej książki także studiowała czy pisała pracę naukową w oparciu o listy samobójcze i o różne notatki, które samobójcy po sobie pozostawiają. Ona ten temat naprawdę bardzo mocno zna go dogłębnie i opowiada w sposób fascynujący. Opowiada o samobójstwach dzieci, młodzieży, osób w wieku reprodukcyjnym, także osób starszych. Co bardzo ważne, opowiada o tym, w jaki sposób powinniśmy mówić o samobójstwach, czy to w mediach, czy też między sobą, w jaki sposób powinny być przedstawione takie sytuacje i takie wydarzenia, ażeby wpływać odpowiednio na osoby, które znajdują się w kryzysie samobójczym. Czyli nie żeby gloryfikować samobójców, ale żeby pokazywać im drogi wyjścia z sytuacji, którą oni postrzegają jako sytuację bez wyjścia. Co bardzo ważne, autorka w tekście, ale także na okładce przytacza numery telefonów oraz instytucje, które mogą udzielić pomocy, czy to osobom w kryzysie samobójczym, czy też rodzinom takich osób. Także jeżeli nie znacie jeszcze tej książki,
to jeszcze raz ją tutaj pokazuję. Życie mimo wszystko, Halszka Witkowska. I teraz książka, która trochę mnie zawiodła. To tematyka, którą ja naprawdę bardzo lubię i przeczytałam sporo książek na ten temat. A niech to Szlak, Kronika śmierci w górach. Zawiodła mnie dlatego, że tytuł nie idzie w parze z treścią, a raczej przez większość książki nie idzie w parze, ponieważ nie jest to tylko i wyłącznie kronika wypadków śmiertelnych czy wypadków zagrażających życiu turystów czy taterników. To także książka dotycząca w ogóle gór w Polsce, na przykład zwierząt tam mieszkających, czy badająca wpływ pandemii na to, w jaki sposób wyglądały Tatry przed i po pandemii. To także historia o ludziach bezmyślnych, czyli na przykład tych, którzy uśmiercili młodego niedźwiadka. To także książka o współpracy GoPro na przykład i Topru. Także ona porusza bardzo, bardzo wiele tematów, łącznie z tym, że od lat planuje się zorganizowanie olimpiady zimowej w Tatrach i jakie mogłyby być skutki takiej olimpiady. Także autor bardzo, bardzo mocno skacze po tematach i właśnie chyba to skakanie po tematach sprawia, że książka wydaje się bardzo chaotyczna, no i niezgodna właśnie z tytułem czy podtytułem widniejącym na okładce. Natomiast sama w sobie zawiera historie, które są ciekawe. Oczywiście wiele z nich jest już nam znanych, o ile czytaliście książki na przykład o Toprze, albo o ile w ogóle interesujecie się tym tematem i śledzicie media. Natomiast jedyny mój zarzut to to, że jest chaotyczna. I ostatnia książka skierowana jest do młodszych czytelników, ale ja nie mogłam sobie jej odmówić. Jest to książka, która wygląda w ten sposób i opisuje nam warszawskie muzea. Zagadkowe muzea w Warszawie, przewodnik i zabawy dla poszukiwaczy przygód. I już Wam pokazuję, jak ona w ogóle wygląda, bo wygląda oszałamiająco. Także najpierw chwilę sobie pooglądamy może tę książkę, a za chwilę o niej Wam opowiem. I już Wam mówię. Te ilustracje, które są tutaj zawarte, są bardzo ważne, ponieważ skonstruowana ta książka jest w następujący sposób, że najpierw jest mapka, która pokazuje nam, w których miejscach w Warszawie położone są omawiane muzea. Następnie poszczególne muzea są krótko scharakteryzowane, czyli na przykład Muzeum Azji i Pacyfiku, którym zaczynamy całą naszą przygodę, jest krótko opisane, a następnie jest zadanie, które rozwiązuje się w książce. Czyli należy na tych obrazkach znaleźć poszczególne elementy, o które prosi nas autorka Aleksandra Artymowska, nie powiedziałam wcześniej. I na samym końcu mamy jeszcze zadanie, które powinniśmy wykonać, będąc na miejscu w muzeum. Powiem Wam, że wszystkie te zadania, które są do wykonania w książce, wykonałam. Ponieważ tak mnie to wciągnęło, było to dla mnie tak zajmujące i fantastyczne. I w ogóle poznałam muzea warszawskie w tej książce, o których nie miałam pojęcia, czyli na przykład Muzeum Farmacji, czy też Muzeum Domków dla Lalek. Po prostu było to fantastyczne, więc myślę, że jeżeli macie dzieci i jeżeli wybieracie się do Warszawy, bądź też mieszkacie w Warszawie i chadzacie czasem do muzeów, warto zaopatrzyć się w taką książkę, ponieważ Wasze dzieci po pierwsze pójdą do muzeum już przygotowane na to, co tam zobaczą, a po drugie nie będą marudzić w środku, ponieważ będą miały konkretne zadania do wykonania. No a po trzecie, książka jest fantastyczna, świetnie ilustrowana i bardzo, bardzo ciekawa. Także jeżeli nie znacie, to bardzo, bardzo Wam ją polecam.
I to wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście nie wszystkie, które ostatnio przeczytałam. Z pozostałymi wrócę do Was w innych filmach. Tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam do obserwowania mojego kanału, do subskrybowania kanału oraz zostawiania śladu po sobie w komentarzach. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.